Centrum Sportu. 89 FM. Centrum Sportu, magazyn siatkarski. Witamy serdecznie. Andrzej Blachaczak, Bogdan Smola. Witamy pana Leona Bartmana. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy, redakcję. Panie trenerze, dzisiaj gościem programu jest Damian Wojtaszek. Pozdrawiam Damiana. Również pozdrawiam, Leonie. Panie Leonie, za nami pierwsza runda plus ligi. Wszystko jasne. Pana słowa się sprawdziły. Pan nas uspokajał w grudniu. Nie denerwujmy się, poczekajmy na zakończenie tej rundy. No i sytuacja jest, można powiedzieć, znacznie lepsza, a nawet bardzo dobra. Znaczy... Z tym bardzo dobra to różnie. Pamiętając to, co było w listopadzie, bardzo dobra. Ja zawsze wyznaję taką zasadę, że nie należy... iść tą skórą dzieloną na niedźwiedziu nie należy przesadzać i z drugiej strony nie należy również uprawiać czarnowictwa. No. Sport jest sportem i tak jak się okazało, gdzie już w Rzeszowie wszyscy płakali, załamywali ręce, co to będzie w ogóle nieudany sezon. Dzisiaj sytuacja jest, można powiedzieć, prawie identyczna jak przed startem ligi. Czyli mamy cztery zespoły, te, które wymieniłem wcześniej, gdzie tam różnie w tabeli bywało, że będą w pierwszej czwórce, a straty, no może Kędzierzyn się wysforował dość daleko do przodu, no ale walka o drugie miejsce myślę, że będzie trwała do końca. I jak widać, giganci, nazwijmy to tak, ligi mają potknięcia i również Skra się potknęła i to w najmniej nieoczekiwanym momencie. Także w tym momencie Rysowia na tym skorzystała i ma już tylko 3 punkty straty i bezpośredni mecz u siebie. Także wszystko jest, że tak powiem, w rękach zawodników. No również niespodziewanie Radom potracił punkty. Myśmy te punkty liczyli jeszcze w grudniu. No, dla mnie to nie były niespodzianki. Nie było niespodzianki. Panie Leonie, pierwszym miejscem nie musimy się zajmować. Wszyscy wiemy, że ważne są pierwsze dwa, więc na dobrą sprawę i Jasokoresowie, i kibice patrzą na to drugie miejsce. To jest tylko 3 punkty do Skrybełchatów. To znaczy, myślę, że nawet zbyt długo nie trzeba będzie czekać na pewne bardziej już przybliżone rokowania, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, to chyba w drugiej kolejce gra rundy rewanżowej Rysowia gra z Bełchatowem, jeśli się nie mylę. Tak, chyba tak jest, tak? Bo jakoś tak na początku ligi wiem, że ten mecz był w Bełchatowie, więc myślę, że za 2 tygodnie będziemy o wiele mądrzejsi, bo jeżeli Rysowia wygada 3 punkty, no to wtedy już będzie, że tak powiem, bezpośrednia rywalizacja, ale znaczy nie bezpośrednia rywalizacja między tymi zespołami o drugie miejsce, bo myślę, że nikt inny się już nie włączy od tej rywalizacji. Na razie no, jeszcze nie wiadomo, jak to będzie z Kędzierzynem, bo przecież to też nie są jakieś gigantyczna przewaga, ale no, na razie zakładajmy, że Kędzierzyn jest na pierwszym miejscu, a trwa walka o drugie, to może się oczywiście zmienić, bo mecze bezpośrednie mogą zmienić tę klasyfikację. Kędzierzyn nadspodziewanie dobrze zaprezentował się po tej przerwie na reprezentację, a przed nami już, panie trenerze, Puchar Polski. To już dosłownie dni dzielą nas od tej też wyczerpującej ilości meczy, rozgrywek. Faworyci pana zdaniem do Pucharu Polski? Jak to może pana zdaniem wyglądać? No jutro jest, z tego co wiem, losowanie par. No i praktycznie... to, co najbardziej interesuje kibiców rzeszowskich, no to będzie konfrontacja. Jeżeli zespoły i Bełchatów, i Rzeszów wygrają w piątek, to będzie w sobotę konfrontacja, że tak powiem, przedsmak tego, co może być w Rzeszowie już w lidze, bo Rysowia spotka się z Bełchatowem, patrząc na diagram rozgrywek. No a później w finale, no z drugiej pary, to tam będzie Kędzierzyn z Lotosem powinien się spotkać w półfinale i ja myślę, że no, na pewno to, co byście państwo chcieli usłyszeć, no, że Rysowia ma duże szanse na zdobycie pucharu. To oczywiście będzie też zależało od zdrowia i od ponieważ są, mamy 3 dni, turniej 3-dniowy, bez przerwy, więc ja myślę, że tutaj też jest handicap Rysowi, która ma dość szeroki skład, no, bardzo szeroki, no, najbardziej wyrównany skład w lidze, a czy najlepszy, to się okaże.
Panie Leonie, ale Polski Związek Piłki Nożnej robi wszystko, aby rangę Pucharu Krajowego podnieść na niebotyczne wyżyny. A rozumiem, siatkówki, nie piłki nożnej. Nie, piłki nożnej. A Polski Związek Piłki Siatkowej degraduje ten turniej. Organizacja w jakiejś kiepskiej hali we Wrocławiu, no praktycznie ani pieniędzy za zwycięstwo. Ten puchar to się robi taki pucharek. I ja się boję, że takie samo podejście może być drużyn do tego pucharu. To znaczy tak, puchar organizuje liga, a nie związek. No to jest, no, często to jest utożsamiane, no ale liga jest organizatorem również rozgrywek pucharu. Teraz tak, czy zespoły ten puchar będą odpuszczały? Myślę, że nie. No jest to jakiś tam prestiżowy, PR-owski jeszcze też efekt. Wiele zespołów. Wiecie państwo, to taki może być erzac za na przykład nieudane mistrzostwa Polski, że będzie, ale zdobyliśmy puchar. Także na pewno zespoły będą grali, może nie o życie, ale na pewno no, potraktują te rozgrywki poważnie. Będzie na pewno to rozgrywane na serio. A czy hala, no być może organizatorzy liczyli się z tym, że nie zapełnią hali stulecia 6000 widzów, natomiast Orbita ma tam chyba 2,5, jeśli dobrze pamiętam, i być może no z tego powodu jest to w tej hali rozgrywane. Ta sala nie jest zła, z tego co pamiętam, no ale ja myślę, że to raczej jest obawa o to, że nie zapełni się hala na tego typu rozgrywki, bo na kogo można liczyć? No trochę na kibiców przyjezdnych i to na pewno nie w piątek, bo piątek, jeżeli 4 mecze na jednej hali, to na pewno będą rozgrywane jakoś, zacznie się te mecze wcześniej, myślę, że około 13, no tak to by wynikało, a może nawet jeszcze wcześniej z rozkładu, także no myślę, że to raczej w tym kierunku idzie, a czy prestiż i tak da nagrody, no to już ja nie wiem, no nie wiem jaka tam jest sytuacja i Puchar Polski miał znaczenie, gdy zwycięzca Pucharu grał w Lidze Mistrzów. I myślę, że to jest główna przyczyna obniżenia rangi, bo Federacja Europejska zdecydowała, że zwycięzcy pucharów nie będą grać w Lidze Mistrzów, no bo to oczywiście lepiej, jeżeli w tej Lidze Mistrzów gra Tomis Konstanca, który się wycofuje, lub jakiś inny zespół macedońsko-serbski czy albański, no ale to za działaczami CEF-u nie nadążymy, także myślę, że to jest główny powód, że ta ranga się obniżyła. Panie trenerze, nie tak dawno powiedział nam pan, bo pan również ze swoją drużyną będzie brał udział w tym turnieju Pucharu Polski, że pana marzenie pana chłopców było, aby w pierwszym spotkaniu zagrać z Cerat Czarnymi Radą. Teraz patrząc na tą drabinkę, jak ona jest rozlosowana, na kogo chcieliby pana chłopcy trafić z zespołu? Znaczy nie znam przyczyny, dla której zmieniono regulamin w trakcie trwania rozgrywek Pucharu, bo diagram ułożony w sierpniu przewidywał, że zwycięzca z tej drabinki, w której my byliśmy, gra z czwartym zespołem plus ligi. Teraz się okazało, że zostało to zmienione. Powód to tylko znany jest organizatorom, bo ja nie widziałem żadnej powodu, żeby to zmieniać i gramy teraz, będzie losowanie i gramy z drugim lub trzecim. A z kim byśmy chcieli grać? Myślę, że to już jest w naszym przypadku to chyba obojętne, bo to trochę zderzymy się trochę ze ścianą, no ale dla tych chłopaków będzie to na pewno okazja do pokazania się, tym bardziej, że zawsze rozgrywki Pucharu Polski to jest takie pierwsze przymiarka do zakupów na następny sezon. Trochę niefortunny termin jest, ponieważ w tym samym czasie odbędzie się finał Pucharu Włoch i myślę, że tutaj menadżerowie będą w rozterce, gdzie pojechać, czy na Puchar Polski, czy na Puchar Włoch. Ale myślę, że dla naszych chłopaków i mam nadzieję też, że nasz mecz będzie w telewizji, bo to doskonała promocja jest dla chociażby i dla związku, żeby pokazać, że ma się młodzież taką, która wpięła się na ten poziom rozgrywek. A z kim będziemy grali, to de facto dla nas to jest obojętne. Ja pewien scenariusz tych meczy na podstawie długoletnich doświadczeń mam i może tam być, na początku mogą być jakieś niespodzianki, ale obojętnie to jest. No z Resowią to będzie o tyle taki dodatkowy smaczek, że u nas pół Resowi, to połowa zespołu szóstki to będą zawodnicy Resowi. No i także na pewno ambicjonalnie chcieliby się pokazać swoim szefom, że aspirują ewentualnie do jakichś miejsc w składzie na przyszły rok. Ale jak będziemy grali z Bełchatowem, to też dobrze. Także nam to jest obojętne, ale patrząc z punktu widzenia tamtych zespołów, no to wiadomo, no trudno będzie się na taki mecz mobilizować, mając w
głowach mecze w sobotę, w niedzielę, już te poważne, więc tutaj ja opatruję trochę, że tutaj naszych, że tak powiem, minimalnych szans, może nie na zwycięstwo, na jakiś tam przyzwoity wynik, że na pewno zespoły do nas powiedzą, wejdą na boisko i nie w pełnych składach i tych wyjściowych, tylko na pewno trenerzy dadzą okazję zaprezentować się rezerwowym, a także tym, że no, że troszeczkę się do takich meczy z punktu widzenia potentatów podchodzi zupełnie inaczej. Także tutaj widzę nasze jakieś tam szanse przyzwoitego zaprezentowania się, nawiązania jakiejś tam walki, która pozwoli, że transmisja będzie trwała trochę dłużej niż niektóre plusligowe transmisje. Panie trenerze, na koniec pytanie z zupełnie innej beczki, w dodatku pytanie od słuchaczy. Styczeń, luty to jest już ten okres, gdzie pewne decyzje czy przemyślenia się podejmuje. Czy według pana wiedzy jest szansa, aby w przyszłym sezonie ligowym Zbyszka lub Michała będzie można zobaczyć w którymś z polskich klubów, czy na tyle spodobały im się Chiny, że kolejny sezon będą chcieli zagrać jednak tam? No więc oczywiście nie będę, że tak powiem, mogę tylko swoje odczucia przekazać, które odnoszę w rozmowach z nimi. Oczywiście, że jeżeli pojawią się propozycje gry w Europie, to na pewno no, to jest to, będzie to priorytet. Tym, że wiecie państwo, no, to Michał bliżej, Zibi trochę dalej od zakończenia kariery, ale no, na pewno aspekt finansowy nie jest bez znaczenia i stąd jeżeli ta wypadkowa finansów a i poziomu, czy możliwości prezentowania się będzie, że tak powiem, odpowiednia, to jak najbardziej. Tym bardziej, że rozgrywki w Chinach, oni zaczynają w czwartek półfinały i jeżeli będą grać o trzecie, jeżeli nie wejdą do finału, będą grać o trzecie miejsce, to ligę kończą 25 lutego, a jeżeli by grali w finale, to najpóźniej 5 marca i już wpływają propozycje z klubów włoskich, francuskich, żeby poszli grać na play-offy do tych klubów. Także myślę, że będzie okazja jeszcze zobaczenia, czy rzeczywiście te Chiny to tak obniżają poziom zawodnika, jak to się u nas pejoratywnie odnosi, że kto gra w Korei, w Japonii, w Chinach, to w ogóle już nic nie gra w siatkówkę, a gra się tam bardzo trudno, dlatego że w Europie, w klubach europejskich gra się łatwiej z różnych względów, no, chociażby nawet i czysto sportowych, gdzie na przykład u nich w klubie, no to gdy oni nie pojechali na mecz, to zespół przegrał z ostatnim w lidze 3-0, więc oni stanowią o sile zespołu, no i jakoś sobie dają radę naprawdę, jeżeli chodzi o atak, to atakując naprawdę z bardzo trudnych piłek, że przyjście do Europy to już, że tak powiem, jest chleb z masłem po tym, co się tam człowiek nagra, no ale nie, no wracając do pytania, to jak najbardziej. Przecież dopiero mówię, Puchar Polski, czy w ogóle Puchar Włoch, Puchar Polski, to są pierwsze przymiarki, pierwsze rozmowy menadżerów, taki pierwszy tak, jak to się mówi, rynku pracy czy niewolników. Więc jak najbardziej, nie wiem, czy pyta pan w kontekście RS-owi, czy w ogóle. Ale ja myślę, że jak najbardziej, tym bardziej, że no, Zybi zawsze Rzeszów wspomina bardzo dobrze i jak wiem, to i kibice Zybiego. Także to tyle, co mogę powiedzieć. No i takim bardzo sympatycznym akcentem, panie trenerze, kończymy to dzisiejsze spotkanie z panem. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy mogli również się usłyszeć. Co to jest? No tak, jeszcze tak. Strasznie mnie męczycie, no ale cóż, jak się podjąłem, to myślę, że koniec sezonu się zbliża. Bardzo dziękujemy. I że nie zanudzam państwa tym wszystkim. Leon Bartman, jak zawsze, trafnie prosto ze Spały, a my wracamy do naszego gościa, gość specjalny, Damian Wojtaszek. Mistrz olimpijski, mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski w roku 2016. I tego sobie, Damianowi i wszystkim naszym słuchaczom życzę. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Damian, dzięki, że zdecydowałeś się przyjść do naszego programu, bo harmonogram i treningowy jest bardzo napięty. Praktycznie z treningu i zaraz po audycji jedziesz na trening. Nie zapominajmy, że trzeba jeszcze zjeść obiad. Jeszcze trzeba zjeść obiad. Tak, tak. Odżywianie to podstawa. Damian, pochodzisz z Milicza i powiem tak. Kiedy ty przychodziłeś na świat, to Milicz siatkarsko był kompletnie nieznany. Później jakimś Aleja Sław, turnieje rozgrywane w Miliczu, siatkarze, ci topowi, polubili Milicz.
Zgadza się. No jak ja przychodziłem na świat, to jeszcze tej siatkówki w Miliczu nie było. Pamiętam za dzieciaka, jak dopiero to wszystko zaczęło ruszać. Byłem, nie wiem, może miałem 6, 7 lat, 8 i dopiero przyjeżdżały do nas na różne turnieje drużyny z ekstraklasy jeszcze wtedy i pamiętam, że było niesamowita adrenalina, super można było zobaczyć tych wszystkich zawodników, począwszy od Krzysztofa Gierszyńskiego, z którym jeszcze grałem rok temu, więc naprawdę to wszystko się tak potoczyło, utworzyła się klasa sportowa o profilu siatkówki. Piotr Lech, teraz obecnie burmistrz Milicza, był dyrektorem szkoły podstawowej w szkole numer 2 i wszystko zaczęło się od tego. Jedna klasa, następny rok druga klasa, trzecia klasa, różne turnieje i zaczęło mówić o Miliczu pod względem siatkarskim, że jest jakaś perspektywa na przyszłość. Utworzyli bodajże czwartą ligę, ponieważ na Dolnym Śląsku jest naprawdę sporo drużyn, które chcą grać w siatkówkę i od czwartej ligi wiem, że jeszcze ja obecnie grałem w czwartej lidze na pozycji przyjmującego i teraz można powiedzieć, że z kim rozmawiam na temat siatkówki, na temat Milicza, o, ty z Milicza jesteś, a no to już wiemy, ale ja gwiazd siatkówki i tak dalej, więc... Bardzo dziękujemy panu Lechowi, że Milicz jest znany z siatkówki, a nie z bejsbola. O, bejsbol to też druga sprawa. Druga sprawa, tak, bo jednocześnie za dziecka wiemy, no każdy chce spróbować sobie jakiejś dyscypliny sportu. Coś nowego było utworzone w Miliczu, bejsbol. Ja mówię, no pójdę, spróbuję, jak to się wszystko, z czym to się je, jak to jest w Ameryce, tu mówię, ale pójdę i spróbuję. Poszedłem, spodobało mi się to na tyle, że przez 2-3 lata trenowałem jednocześnie dwa sporty. Uprawiałem dokładnie, można powiedzieć. Jednym był baseball, a drugą siatkówką, no ale przyszedł taki moment, że trzeba było zdecydować po prostu, no w którym kierunku idziesz, chłopie, no. Masz już tam, nie wiem, ileś lat i musisz wybrać, czy chcesz profesjonalnie uprawiać, w cudzysłowie profesjonalnie, siatkówkę czy baseball. Baseball można już wtedy było uprawiać profesjonalnie? Można, były ligi, jeździłem na różne szkolenia za granicę, zwiedziłem pół Europy przez to i naprawdę było wszystko pozytywnie, ale no nie było to jakoś tak popularne jak siatkówka, no nie oszukujmy się, może w Ameryce tam, no to jest całkiem co innego. No ale zdecydowałem jednak, że siatkówka, z czego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, a do dzisiaj mam kontakt z trenerem z bejsbola i z chłopakami. Damian, ty jesteś człowiekiem, który lubi częste zmiany, bo patrzę na twoje CV klubowe, to no, praktycznie te 3 lata, 5 w Politechnice, 3 lata w Jastrzębiu, 3 lata w MOSie Warszawa, no i teraz 3-letni kontrakt z Resowią, czyli takie skakanie z klubu do klubu, jak chociażby Zbyszek Bartman, który nie wiem, czy, grał gdzieś 2 lata, to... No Zbyszek to jest rekordzista pod zmianą klubowych, ale nie, to nie było, nie polega na tym, że ja po prostu zmieniam kluby tak, jak mi się tam podoba, czy coś. Nie, no po prostu tak zawsze wynikało, że po danych latach pojawiały się jakieś konkretne oferty, były rozmowy, dogadywaliśmy się i na tym to wszystko polegało. Tak samo jak z Milicza ruszyłem do stolicy, do Warszawy w drugiej klasie bodajże 17 lat miałem, no to też było fajnie przez Krzysztofa Felczaka w Mozwola Warszawa wszystko załatwiane, otrzymałem internat, wyżywienie i też tam się udałem. Wrócimy do trenera Felczaka, bo to nazwisko praktycznie przewija się w każdy, kto miał kontakt z warszawską siatkówką, podkreśla walory i fachowość trenera Felczaka. Tydzień temu w naszym programie był Olek Śliwka i Olek opowiadał, jak on w młodym wieku poszedł do Szkoły Mistrzostwa Sportowego do SPAŁ i tamta młodzież była praktycznie od wszystkiego odcięta. Byli zgrupowani, skoszarowani, możemy to nazwać. Ty wybrałeś zupełnie inną drogę. Chłopakowi, który w wieku z 17 lat opuszcza niewielki Milicz i przenosi się do Warszawy, no, mogą się zdarzyć zakręty. Zacznijmy od tego, że to było tak, że ja już wcześniej, w wieku 14, 15 czy 16 lat już miałem jakieś tam propozycje, żeby zmienić szkołę, gimnazjum i żeby wybrać się już tylko i wyłącznie pod sportowe tam aspekty typu gimnazjum, treningi 2 razy dziennie, siłownia i tak dalej. Ale cały czas brakowało tej kropki nad i. Byłem bardzo blisko już wybrania szkoły w Kędzierzynie, ale do tego nie doszło. Cały czas się wstrzymywałem, aż po mistrzostwach Polski
juniorów, nie, kadetów, przepraszam, w Świdniku. Krzysztof Felczak tam był, zobaczył co i jak to wszystko wyglądało. I wracając właśnie z tych... Grałeś tych, wtedy na pozycji przyjmującego? Dokładnie, na pozycji przyjmującego jeszcze grałem i po tym turnieju dostałem bodajże nagrodę za najlepszego przyjmującego. I ruszyło, bo powiedziałem po prostu, że trzeba jakąś decyzję podjąć. Jak nie spróbuję, to może później będę żałował. I na dzień dzisiejszy wyglądało to tak, że podjąłem decyzję z małej miejscowości Milicz. Wybrałem się do Warszawy, do na drugą klasę liceum, drugą, trzecią. Nie? No i może coś szerzej. Czy nie było pokus? Czy jednak byłeś tak ukierunkowany na sport? Bo różnie to bywało. No, jak przyjechałem, to naprawdę musiałem pierwsze dni, pierwsze tygodnie zapoznać się z tym wszystkim. Tramwaje, nie tramwaje, autobusy, jak tu dojechać, szkoła rano, po południu siłownia, nauka, to wszystko całkiem inny plan na dzień był niż w Miliczu u siebie. No, to było całkiem inaczej, to wszystko wyglądało. Wiadomo, było pokusy. Jak ja już podjąłem decyzję, że przyjeżdżam i skupiam się tylko i wyłącznie na nauce i na siatkówce, to tak z drugiej strony, no, były pokusy. Wiadomo, jakieś wyjście na imprezę, jakiś tam alkohol, nie, różne wygibasy, nie wygibasy. No, ale ja cały czas starałem się myśleć tylko wyłącznie o tym, o przyszłości, jak to będzie wszystko wyglądało i tak przetrwałem, tak zostałem po roku czasu, bodajże podpisałem kontrakt już wstępny z Politechniką ZJW Construction, wtedy jeszcze Politechniką Warszawską, później go przedłużyliśmy i tak dalej. No ale mówię, nie żałuję żadnej godziny, żadnego dnia spędzonego po prostu w Warszawie. Czy gdyby nie Krzysztof Felczak, podjąłbyś taką decyzję? Czy to był jednak trener, który można powiedzieć, ciągnął cię do Warszawy? Rozmawiałem z Krzysztofem i sporo, on wiedział, on po prostu tyle już zawodników pościągał z mniejszych miejscowości do siebie, pod swoje skrzydła i przedstawił mi, jak to będzie wszystko wyglądało. No i dla mnie to było jakieś takie wszystko na plus, że mówię, okej, przekonał mnie, podejmiemy decyzję, jeśli coś się ułoży nie tak, jeśli będzie źle, jeśli coś nie pójdzie po mojej myśli, zawsze mogę wrócić, zawsze mogę zostać w Miliczu i skupić się na czymś innym, ale wybrałem po prostu to i jestem mu bardzo wdzięczny za to. Dlaczego twoim zdaniem trener Felczak nie ma parcia na pracę w Plus Lidze? Był okres, kiedy prowadził Politechnikę Warszawską, tak. Ale później odszedł i nie było żadnej próby powrotu. Ja jeszcze właśnie pod jego skrzydłami, pod jego wodzą trenowałem w Politechnice Warszawskiej. Jego ostatni rok, który spędził właśnie w Ekstraklasie, w Plus Lidze. I wtedy się to zmieniło. Właśnie skupił się tylko i wyłącznie na młodzieży. I jednocześnie było tak, że on był trenerem juniorów i jednocześnie był trenerem JW Construction Politechniki Warszawskiej. No i ja... Grałem jeszcze, można powiedzieć, juniorskie rozgrywki, a jednocześnie byłem już w Plus Lidze, w Ekstraklasie. No i nie wiem dlaczego. Wiem, że teraz jest jednym z najlepszych szkoleniowców w Polsce pod względem młodzieży, Mozwola, ośrodek Warszawa, no to same plusy, każdy wie, nie trzeba przedstawiać. I wiem, że kto na pewno będzie w Mozwola Warszawa pod skrzydłami całej tej uczelni, to jeśli nie da plamy, to może po prostu jakoś mu przyszłość ułożyć. A może ułożyć. To dobrze dla polskiej siatkówki, że Krzysztof Felczak pracuje z młodzieżą, a nie pracuje na profesjonalnym etapie wyżej. Zacznijmy jeszcze raz. Mozwola Warszawa, tam później Politechnika, 5 lat, Jastrzębski Węgiel, to już jest Damian Wojtaszek firma. W Jastrzębiu to już jest Damian Wojtaszek firma. No i obecnie Resovia. Jak patrzymy na to wszystko, to jest wzorcowe prowadzenie kariery. Bardzo gruntowne podstawy juniorskie u świetnych szkoleniowców. Ogrywanie się, no może ciut za długie. 5 lat w Politechnice, ale to jest moje zdanie. No i później Jastrzębski Węgiel i Resovia. To tak wyszło samo z siebie, czy to było głównie zaplanowane przez ciebie? Nie, to wyszło wszystko samo z siebie i powoli tak mnie starali się wrzucać na tą głęboką wodę. Pamiętam, że będąc w juniorach, trener powiedział stopniowo, będziemy cię wrzucać na kolejne wyżyny i tak to było wszystko jakby zaplanowane. Tak się ułożyło to wszystko. Po juniorze, mówię, podpisałem wstępnie pierwszy kontrakt mój osobisty, no to było roczny z JW Construction. Następnie w wieku 18
18 lat, czy 19, już nie pamiętam dokładnie, przedłużyłem kontrakt na 3 lata z Politechniką. Tam zacząłem swoje pierwsze kroki, pokazywać, jak to wszystko wygląda, jak to się jest, czym, co i jak, adrenalina, stres, presja i tak to stopniowo wszystko się zwiększało. Widocznie wszystko klub był widocznie zadowolony z mojej dyspozycji, że przedłużyliśmy kontrakt jeszcze na 2 lata. Wiadomo, byłem bardzo młodym zawodnikiem i żeby wskoczyć już na takiego klubu typu jak Jastrzębski Węgiel czy Resowia Rzeszów, no to jeszcze troszeczkę mi brakowało i potrzebowałem tego doświadczenia złapać. Wiadomo, na pozycji libero no to nieliczni są tacy, że w młodym wieku mogą wskoczyć i grają na najwyższym poziomie. Tak jest na przykład było z Pawłem Zatorskim. Odnalazł się niesamowicie w tak młodym wieku, że poradził sobie z presją, z adrenaliną, ze stresem, ze wszystkim, pokazywał się z jak najlepszej strony i zasłużenie teraz jest jednym z najlepszych libero na świecie, oczywiście. I następnie po tych 2 latach już czułem się bardzo pewnie w Politechnice Warszawskiej i chciałem spróbować coś wyższego. Była kadra B, jakieś tam turnieje, nie turnieje, no ale mówię nie, no trzeba coś spróbować konkretniejszego i pojawiła się opcja Jastrzębskiego Węgla. Czy prawdą jest, że wtedy byłeś jedną nogą w Resowi? Oj, może to aż za grubo powiedziane, że jedną nogą w Resowi, ale były rozmowy, były negocjacje, ale nie wyszło. Rozmowy się zakończyły po prostu i konkretna oferta z Jastrzębskiego Węgla. Czyli tutaj nie było, że to była twoja decyzja, po prostu z tymi się dogadałeś, a z tymi się nie dogadałeś. Dokładnie. I teraz gdy słuchamy i gdy przeglądałem, przygotowując się do dzisiejszego programu wywiady z tobą, to, no to wszystko tak pięknie brzmi. Obserwując ciebie na boisku, twoją żywiołowość, dynamikę, to mi się nie do końca chce wiedzieć, że ty tak z wszystkimi się zgadzałeś. Grzeczny Damianek, trening, nauka i siłownia. Następnie to wszystko tak wyglądało. No to teraz... To tak brzmi, że wszystko się układało ładnie i tak dalej. To tak było, tak. Nie mogę powiedzieć, że tak nie było, ale czy ja byłem grzecznym i spokojnym chłopakiem? No to nie możemy powiedzieć, czy tak faktycznie było. Nie, no jestem normalnym człowiekiem, potrafię pożartować sobie, pobawić się i poszaleć, ale to wszystko z głową jest. To nie jest na zasadzie takiej, że bo wiadomo, ktoś coś tam, jakieś wariacje i tak dalej. Nie, no wiadomo, jesteśmy młodymi ludźmi, każdy chce się pobawić, każdy chce jakoś tam poszaleć, no ale to wszystko musi być z głową, nie możesz iść na imprezę i później z imprezy muszą cię wynosić, po prostu idziesz, bawisz się, wracasz kulturalnie, robisz swoje na drugi dzień, jeśli jest wolny, jeśli nie, no to nie idziesz i tak to wyglądało. I teraz może wreszcie paść pytanie, którym zajmujemy się od dobrych 3 miesięcy. Kiedy przyszedłeś do Asseco Resowi, wielu ekspertów podpowiadało z boku, wreszcie Andrzej Kowal będzie mógł zastosować system włoski. Igła niech będzie odpowiadał za przyjęcie. Wojtaszek będzie kapitalnie bronił. Grajmy na 2 libero. Trener Kowal nie dał się do tego przekonać. Rozmawialiśmy na ten temat z trenerem Bartmanem. Powiedział, że też jest przeciwnikiem takiego grania, bo zna mecze, gdzie przy takiej zmianie broniący może nawet nie powąchać piłki, grając przez 3 sety przez cały mecz. Trener Antiga z kolei na turnieju w Berlinie pokusił się o takie rozwiązanie. No jesteś najlepszą osobą, żeby poopowiadać o plusach i minusach takiego grania. No zacznijmy tak, no pozycja libero no to jest dosyć specyficzna pozycja. Każdy błąd, każde jakieś tam potknięcie no to jest bardzo widoczne. Nie dotykasz piłki bardzo często na boisku i to jest właśnie jedynym minusem, że potrafisz dotknąć przez te 2-3 razy piłkę. W niektórych meczach tak wygląda. A już nie mówię o tym, że jak wchodzisz tylko i wyłącznie na obronę. No dam przykład teraz na kadrze, jak było, jak Stefan Antiga chciał spróbować, jak to będzie wyglądało. Zagraliśmy 2 sparingi z Kanadą w Spale i widocznie był zadowolony z tego. Ja też się bardzo cieszę, że mogę w jakimś stopniu pomóc drużynie. Jest to dla mnie szansa, żeby jakoś pomóc chłopakom i po prostu jestem cały czas w grze i czuję się z drużyną. Jest to wielki plus. No ale tak jak mówię, no były mecze, że potrafiłem w jednym meczu, nie wiem, w pierwszym secie obronić 6 piłek. A był drugi mecz, gdzie obroniłem 2-3 piłki i w całym meczu, 3 czy 4-setowym, no to jest bardzo specyficzne. To musi być po prostu, zależy wszystko
od tego, jakie są taktyki na meczu, jakie założenia, jakie niezałożenia. No nieraz bywa tak, że po prostu czujesz się super, masz dzień konia i wychodzi ci wszystko, podbijasz niesamowite piłka. Nieraz jest tak, że po prostu ta piłka cię omija. No, chcesz dotknąć ją, chcesz obronić, czy chcesz coś z nią robić, no ale nie ma jej, bo nie leci w twoim kierunku i nie masz po prostu co zrobić, nie? I to jest też bardzo duży plus pod względem z reprezentacji i mówię, no cały czas musimy być w gotowości, cały czas musimy być rozgrzani i musi być po prostu ciepło w organizmie, bo wiadomo, jak wchodzisz cały czas i schodzisz, no to możesz stracić szybko temperaturę, a jeśli grasz w klubie, tak jak gramy teraz z Krzyśkiem Ignaszakiem, no to jest całkiem co innego. Cały czas czujesz piłkę, masz kontakt, jest przyjęcie, wiesz, że jesteś po prostu na tym boisku i masz swoją rolę odpowiedzialną za to i na tym się głównie skupiasz. Przyjęcie, rozegranie ważnych piłek, obrona, no to jest pozycja libero. No i ja... Pierwsze sparingi były ciężkie, no nie ukrywajmy, że pierwszy raz wszedłem w takie coś i mówię, no muszę to poczuć. Zagrałem jeden mecz, drugi, trzeci, no i tak jakoś to przyszło z biegiem, że po prostu już na mnie na tych eliminacjach właśnie do turnieju olimpijskiego było znacznie lepiej. A ja bym jeszcze rozszerzył tu, Andrzeja, pytanie. Czy libero broniący i libero przyjmujący to jest mit? Czy to idzie w tym kierunku, że jednak trenerzy będą jednak wprowadzali te podwójne obsady? Poszerzyła się teraz możliwość, że mogą wprowadzić dwóch libero, to jest wiadomo na plus. Reprezentacja Niemiec też to stosowała, reprezentacja Włoch też to stosuje. I wiadomo, no tak jak każdy z nas jest, jeden lepszy jest w przyjęciu, drugi jest lepszy w obronie, trzeci jest lepszy w czymś innym, to tak jak na zasadzie przyjmujący. Jeden jest przyjmujący, który tylko i wyłącznie atakuje, jest drugi przyjmujący, który podejmuje większość odpowiedzialności na siebie i bierze te przyjęcie, tak? I tutaj jest możliwość, dlatego to każdy trener stosuje, no ale to jeden uważa trener tak, a drugi uważa, że nie. No ja osobiście wolę być cały czas na boisku i czuć tą piłkę i cały czas być na bieżąco, niż od czasu do czasu wchodzić. No ale wiadomo, no reprezentacja to jest też całkiem co innego i to się cieszy. Cieszysz się po prostu w ogóle, że masz szansę być na boisku i tak to wygląda. Ale jak rozmawiasz z Krzyśkiem Ignaczakiem, z Pawłem Zatorskim, z Piotrkiem Gackiem, to oni też wolą jednak grać cały czas, czy są zawodnicy tacy, którzy... No proszę się postawić w naszej sytuacji. No każdy z nas chce spędzić jak najwięcej na boisku czasu i wiadomo, że wybijać się z rytmu, to jak musisz co drugą piłkę schodzić, no to jest wiadomo. A każdy z nas chce być jak najwięcej na boisku i wiemy o tym, że no tak jest lepiej. Kiedy przyszedłeś do Resowi, powiedz mi, z jakimi oczekiwaniami przychodziłeś do tego zespołu? Co się sprawdziło, co cię być może rozczarowało? Jakie są twoje pierwsze spostrzeżenia po pobycie w klubie? Słyszałem bardzo dużo na temat klubu z Rzeszowa, że jest bardzo profesjonalny, naprawdę, że to, co powinno być na najwyższym poziomie i jest to jeden z najlepiej zorganizowanych klubów w Europie i na świecie. I tak to jest. Przyjechałem, od razu zauważyć można było to, że jest to wysoki poziom i oczekiwania będą duże i każdy będzie musiał dać z siebie 100%, żeby pokazać się z jak najlepszej strony dla siebie, dla drużyny i dla kibiców. To jest najważniejsze. I mogę tylko powiedzieć, że to jest jak na dzisiaj, no to bardzo się cieszę, że podjąłem taką decyzję, że jestem tutaj w klubie i no sezon trwa, walczymy o mistrzostwo, o puchary, o wszystkie trofea i naprawdę jest okej. Ale kiedy przechodziłeś z Politechniki do Jastrzębskiego, to mogłeś mieć szok, bo podkreślałeś również, że w Jastrzębiu spotkałeś się z tym profesjonalizmem na najwyższym poziomie. Dokładnie. To już tego szoku nie było, to już było powielenie tej profesjonalizacji. Z Warszawy przychodząc do Jastrzębia w najlepszych czasach, no to było naprawdę różnica mega... No, inny poziom, inne piętro po prostu, tak można powiedzieć i to było, odczuć się, były całkiem inne mecze pod względem organizacji, wyjazdów na mecze, wyżywieniowe, siłownia, to wszystko naprawdę to był inny poziom, ale przychodząc z Jastrzębia do Rzeszowa, to jest jeszcze troszeczkę wyższy poziom. Nie oszukujmy się, naprawdę. Spędziłem super 3 lata w Jastrzębskim Węglu. Jestem mega zadowolony, bo osiągnęliśmy jako klub, mimo problemów różnych, naprawdę sporo. I tak to wyglądało. I przychodząc do Jastrzębia, naprawdę, do Rzeszowa, to też było odczuć troszeczkę wyższy poziom. Damian, to powiedz szczerze, jak przychodzisz do Resowi, pełen optymizmu, przychodzisz jak po swoje, po mistrzostwo Polski i 5 razy w twarz.
Zawsze mówię szczerze, to po pierwsze. A czy pięć razy w twarz, co mamy na myśli? Pięć porażek. No, bywa, no. Taki jest sport, tak jak podkreślaliśmy, że w sporcie może się wszystko zdarzyć. Mieliśmy bardzo słaby początek, no ale to było spowodowane różnymi problemami. No nie chcę zganiać teraz na kontuzje, na te problemy, ale kilku zawodników naprawdę nam się posypało. No nie mówię, że to było coś zrobione specjalnie. No mieli problemy, jedni z kadry, drudzy po prostu normalnie. Jeszcze na sam koniec już zaczęliśmy grać. Jochen. Bardzo niemiła kontuzja i cały czas nam podcinali skrzydła, podcinali jako drużynie, jak wchodziliśmy. Coś zaczynało zaskakiwać. No, dokładnie, no przypomnę mecz z Kędzierzynem, no gramy, jest po jeden w setach, mamy piłkę setową, nie kończymy, wchodzi Glader, zagra asa, drugiego w linie, no i set ucieka, podcina nam skrzydła i no i wiemy, no jak to wszystko wygląda, ale mniejsza o to, zapominamy, to co było, to już zapominamy, my o tym wszystkim. Tak jak pan Leon Bartman powiedział, nowa runda, 3 punkty straty, tylko to bralibyśmy w ciemno po tych 5 porażkach, że na koniec rundy, pierwszej rundy będziemy mieli tylko 3 punkty straty do pierwszej drużyny. Jesteśmy teraz bojowo nastawieni, chcemy pokazać naprawdę, że gramy dobrą siatkówkę i miejmy nadzieję, że zajmiemy te, no będzie bardzo ciężko dogonić Kędzierzyn Koźle, no to nie oszukujmy się, bo mają naprawdę sporą przewagę nad nami, ale... W finale to nie będzie miało znaczenia. W finale tego nie będzie miało znaczenia. Chcemy po prostu grać swoją siatkówkę i miejmy nadzieję, że to będzie nam przynosiło punkty. No a wiemy, na meczów, a rozgrywek tego wszystkiego jest naprawdę sporo. Jest kadra przeplatana jeszcze meczami w plus lidze. Dochodzi teraz ciężki Puchar Polski. Nie wspomnę już o wyjazdach w Lidze Mistrzów. No, jest tego wszystkiego. Nie, to tak jak żartowaliśmy, Jadnosu, to jeszcze 20 lat takiego życia i będziesz miał spokój. Oj, chciałbym. No ja wczoraj takie porównanie słyszałem, że zbliżamy się w tym roku do poziomu liczby spotkań rozgrywanych przez zawodników NBA. Z tą różnicą, że tam za nimi jeżdżą całe szpitale, cały sztab medyczny i to zupełnie inaczej wygląda, ale ta liczba spotkań może być bardzo bliska w tym roku, jeśli chodzi, jeszcze doliczymy do tego jeszcze reprezentację. Wiem, że podliczałem ostatnie 2 sezony w Jastrzębskim Węglu, rozegrałem około 50 spotkań, bez spotkań klubowych, a w tym roku jeszcze na sam koniec może podliczę. Ile. No, niektórzy przeliczyli, że są zawodnicy, którzy do 110 spotkań będą w stanie dojść. Z reprezentacją. To ja proszę o głos zawodników, bo my narzekamy, że za dużo po prostu jest też tej siatkówki, że to są przejazdy praktycznie środa, sobota, to jest liga, dochodzi Liga Mistrzów, dochodzą jeszcze inne turnieje kwalifikacyjne, reprezentacja i wszystko i tak praktycznie to co 3 dni w Polsce jest grane jakaś ważna siatkówka, ja mówię tylko o siatkówce męskiej. I zawodnicy, z którymi poruszamy ten temat, no a co my mamy zrobić? No co my mamy zrobić? Ja nie wiem, założyć taki związek zawodowy siatkarzy, zbuntować się, że wspomnieliście o NBA. Dobrze, ale w NBA jest święty miesiąc, kiedy nie ma prawa się odbywać nic, zawodnik nie ma prawa zbliżyć się do hali, w której trenuje. Ciężko mi jest teraz powiedzieć, wypowiadać się na ten temat. No wiadomo, są sponsorzy, są telewizje od tego i tak dalej. Oni chcą pokazywać jak najwięcej meczów, no i to jest zrozumiałe. Po prostu jak wykładają pieniądze, ludzie chcą po prostu zobaczyć jak najwięcej siatkówki. No ale wszystko zależy od reprezentacji, bo gdyby nie reprezentacja, no to całkiem inaczej można by było to dostosować. No ale reprezentacja ma swoje prawa i nimi się rządzi i nic nie zrobimy po prostu. No wszystko by było inaczej, gdybyśmy wywalczyli awans już w Berlinie, to na pewno maj by był spokojniejszy, tak? No, ale nie wywalczyliśmy i cały czas walczymy o te Tokio i w Tokio, żeby wywalczyć kwalifikacje i no nic nie poradzimy, zaciskamy zęby, robimy swoje i tak to wygląda. Dlatego nieraz są takie po prostu potyczki i niepotyczki, sensacje typu Olsztyn z Bełchatowem ostatnio i tak to wygląda. O systemach gry na libero, na dwóch libero rozmawialiśmy, ale jeszcze jeden ciekawy wątek, który myślę warto z tobą podjąć. Szeroki skład. Wiele osób przez wiele lat zarzucało trenerowi Kowalowi, że niepotrzebnie rozbudowuje drużynę do 12, do 14 równorzędnych zawodników, że lepiej mieć jednak tą żelazną 6, 7. Ten sezon jest oczywiście specyficzny, tutaj ta przewaga jest naturalna, jeśli chodzi o szeroki skład.
Patrz, będąc w Jastrzębiu, też miałeś swoje zdanie na ten temat, ale teraz, przychodząc do Resowi, patrząc na drużynę, patrząc na chłopaków, którzy walczą o miejsce w składzie, to jest jednak plus, to jest dobro dla drużyny, że jest ich dużo równorzędnych? Tak. Dla mnie to jest ogromny plus. Wiadomo, każdy z nas jest profesjonalistą i chce grać jak najbardziej, jak najwięcej, jak najdłużej po przebywaniu na boisku. I tylko i wyłącznie rywalizacja może pomóc. Wiem, jak na zasadzie ja z Krzyśkiem Ignaczakiem, no to wiedziałem, że mogę wznieść jeszcze troszeczkę poziom wyżej i mieć po drugiej stronie siatki takiego libero jak Krzysiek Ignaczak. No to tylko i wyłącznie powinno mnie wzmocnić psychicznie, fizycznie i dodać pewności siebie i na tym to polega, że trener Andrzej zawsze miał taką zasadę, no to jest tylko i wyłącznie na plus, cieszę się bardzo, bo wiadomo, no zobaczmy jakie kontuzje mamy, no i ilu zawodników nam wyskoczyło. Gdybyśmy nie mieli takiego składu szerokiego, no to byśmy byli naprawdę w ciężkiej sytuacji, a każdy z nas chce grać jak najwięcej i chce mieć dobre wyniki sportowe, no i na tym to polega i powracając do pytania, no to odpowiem, że tylko i wyłącznie na plus. Damian, wspominasz tutaj o pracy z Krzyśkiem Ignaczakiem, bo jednak siatkarsko to jest pół pokolenia ponad tobą. No, była taka sytuacja, że kiedy Igła już był reprezentantem Polski, to ty przymierzałeś się do wielkiej... To ja na chleb mówiłem beb. Tak. I teraz powiedz, jak to jest. Czy Krzysiek nie ukrywa, że on już jest bliżej niż dalej? On sobie zdaje sprawę, że jeszcze na wysokim poziomie może pograć sezon 2, ale życzymy Krzyśkowi oczywiście jak najlepiej. Czy Igła sprzedaje ci jakieś tajemnice, nie szatni, tylko fachowe z pozycji libero? Czy ci podpowiada coś, mówi słuchaj, a w tym momencie, czy wzmacnia ci jakoś też takie psychiczne, idź, odreaguj, odwróć się, nie patrz, czy Igła może cię czegoś nauczyć? No, Igła samym tym, że jest ze mną na treningu, no to już jest dodatkowo, tak jak mówiłem wcześniej, dodatkowy plus na to, że ja widzę Igłę po drugiej stronie siatki, ja mówię, no, będę się starał pokazać, że jestem lepszy od ciebie, chłopie, no na tym to wszystko polega i on, znając życie, stoi po drugiej stronie siatki i mówi to samo. Mam 37 lat, ale jeszcze chcę ci pokazać, że też coś potrafię. Życzę Krzyśkowi jak najlepiej, no wiadomo, Krzysiek, chciałbym jeszcze w jego wieku grać na takim poziomie, jak on gra, a mówię, czas pokaże i zweryfikuje, a odnośnie takich wskazówek, no to każdy, już nie jestem aż też takim młodym zawodnikiem, żeby mi mówił mniej więcej, co mam robić, gdzie mam się ustawiać, czy nie, no każdy, wiadomo, jak jest w meczu jakiś tam problem, czy coś, no to podpowie, każdy z nas, ja też staram mu się coś tam powiedzieć, jak ja widzę swoje spostrzeżenia, jak nie gram, a jak on gra, jak ja gram, no to on stara się mi też czasami coś dopowiedzieć, i tak to nasza współpraca się układa. Ja bym nie chciał, żeby to pytanie źle zabrzmiało. Już brzmi. Chodzi mi o trzyletni okres gry w Jastrzębiu. W Jastrzębiu z sezonu z miesiąca na miesiąc posypało się wszystko. Ale czy twoje przejście do Resowi było wcześniej planowane? Czy ty jednak już szukałeś wyższych wyzwań? Czy Resowia to był ten topowy klub, do którego chciałeś przejść? Czy sytuacja w Jastrzębiu spowodowała, że szukałeś swojego miejsca w Plus Lidze? Sytuacja wyglądała tak, że wstępnie rozmawialiśmy z Jastrzębskim Węglem, żeby przedłużyć kontrakt o kolejne 3 lata, ale mówiliśmy cały czas trzymamy się, bo nie wiadomo jak to będzie z Jastrzębską Spółką Węglową. No i cały czas było okej, temat był w Jastrzębiu, ale były rozmowy z innymi klubami. Chciałem po prostu albo zostać w Jastrzębiu, albo trafić do naprawdę topowego zespołu typu Resowia, czy jakieś inne drużyny. Wchodziły w rachubę? Gdyby było coś naprawdę konkretnego, to skusiłbym się opuścić Polskę i wyjechać. I pojawiła się opcja Asseco Resowi Rzeszów i nie zastanawiałem się długo. Powiedzieliśmy, że z moim menadżerem, że tak, że Resowia jest na plus i chcę tu grać. No i reszta się potoczyła tak pozytywnie, że jestem tutaj. Damian, nie mogę wrócić do turnieju w Berlinie. W każdej rozmowie podkreślałeś, że sportowe marzenie to są igrzyska olimpijskie. I teraz te igrzyska są tak blisko i tak daleko.
Śmiałem się, wracając z turnieju, od razu się rozjechaliśmy, bo wiadomo, już w środę był mecz z Kielcami i każdy z nas chciał być jak najszybciej w Rzeszowie, czy tam u siebie w klubie, i z żoną wracaliśmy od razu do Rzeszowa i tak po tym wszystkim, jak wygraliśmy ten mecz z Niemcami, tak sobie rozmawialiśmy właśnie. Kurczę, no cały czas były marzenia o te igrzyska olimpijskie, że chciałbyś za nich zagrać i tak dalej, i możliwe, że w jakimś stopniu jest to szansa do zrealizowania, no pojedziemy, możliwe, jeszcze, ja mówię, do zrealizowania. Przede wszystkim Stefan będzie jeszcze musiał podjąć decyzję, czy on po prostu będzie widział mnie w składzie. To zacznijmy od tego. To każdy z nas ma marzenia, ale Stefan będzie decydował, jaki to skład pojedzie jeszcze na Tokio. To nie jest tak, że jest powiedziane, że ja w 100% będę. To zacznijmy od tego. Ale mówimy, śmialiśmy się, że jak to jest możliwe, że możliwe, jak to może być, że może być te marzenie spełnione tak w szybki sposób, nie? Za kilka miesięcy, dokładnie w maju, może być tak powiedziane, że chłopie, możliwe, że będziesz jechał do Rio, że marzenie, walczyć. Że marzenie młodego Damiana się spełni. Spełnie, no same plusy, tylko i pozytywne nastawienie, naprawdę mobilizacja w 100%, aż chce się grać, przyjeżdżasz w pełni zaangażowany na treningi i oddajesz siebie po prostu w 100%. Andrzej, jeszcze jedno. Ten turniej w Berlinie pokazał jeszcze jedno, jak wielka motywacja jest zawodników do grania na Igrzyskach Olimpijskich. Zmęczeni, wściekli po poprzednim pobycie w Tokio, że nie udało się wtedy awansować do Rio de Janeiro. Teraz cel minimum zrealizowany w Berlinie, ale ta walka w meczu z Niemcami, to ta determinacja, to ona przejdzie do historii polskiej siatkówki. Z kim nie rozmawiałem po meczu z Niemcami, że już byli bardzo blisko zawału. No, takiej adrenaliny dawno, takiego stresu nie mieli już przed telewizorem. Z czego się bardzo cieszymy, że możemy im dostarczać takiej adrenaliny, takiego zadowolenia, takiego stresu pozytywnego. I mówię, no, plan minimum wykonaliśmy w Berlinie. Jak nie wygramy turnieju, to chcielibyśmy się znaleźć na podium. Znaleźliśmy się na podium, kolejny cel. Miejmy nadzieję, że będzie łatwiejszy i do zrealizowania jest Tokio. No, złośliwi mówią, że ciężko będzie nie awansować. Ja nie chcę już tego balonika nadmuchiwać, bo wiadomo jak jest. Na pewno nie jesteśmy faworytami tego turnieju. Są bardzo mocne drużyny, Francja, Iran, więc będzie na pewno ciężko, ale możliwe, że będzie troszeczkę lżej. Damian, patrząc na przebieg twojej kariery zawodowej, nie jesteś zawodnikiem, który bardzo, bardzo, bardzo długo był w jednym, czy tylko w jednym klubie. Nie jesteś zawodnikiem typu Zbyszek Barton, który co chwilę zmienia klub. Słucha nas w tej chwili bardzo mnóstwo młodych ludzi, którzy w sposób mniej lub bardziej profesjonalny trenują siatkówkę. Czy to w szkołach, gimnazjach, liceach, czy już w klubach. Powiedz, patrząc na swoje, no już długie doświadczenie, jakie są plusy i minusy zawodu siatkarza, uprawiania tej dyscypliny sportu? No zacznę może od minusów. No minusy to są takie, że naprawdę masz sporo wyrzeczeń. Jak wiesz, że chłopaki idą na jakąś zabawę, gdzieś na jakieś spotkanie, planują czy coś. Planują wakacje, czy pojedzie z nami, czy coś. Niestety musisz za każdym razem odmawiać. Czy jakieś wesele zorganizowane przez najbliższych? Niestety nie, bo masz mecz, masz turniej, masz obóz. To są bardzo duże minusy. No minusem jest też przede wszystkim rozłąka z rodziną, z najbliższymi, no to jest też bardzo, bardzo duży minus, ale to jest kwestia do przyzwyczajenia. Z biegiem czasu, z biegiem lat na pewno się przyzwyczaisz do tego wszystkiego i każdy później spędzona chwila z rodziną, z najbliższymi to jest coś wspaniałego. A wielkie plusy, no to poznanie nowych wyzwań, nowych ludzi, nowych przyjaciół, nawiązanie nie tylko w Polsce, ale poza granicami. Mam do dzisiaj naprawdę sporo kontaktów z tymi chłopakami, którymi grałem w innych drużynach i jest mego, jest naprawdę kogo odwiedzić zawsze w wakacje. Jak masz tą już wolną chwilę, no to wiesz, że na pewno ją wykorzystasz i nie masz tak, że okej, masz 3 dni wolnego i nie wiesz co zrobić, albo masz tydzień wolnego i nie wiesz co zrobić. Nie, jest na pewno czas na odpoczynek, na odwiedzenie i to są bardzo dużo plusy, a no tak jak mówię, minusy, to rozłąki z najbliższymi, wyrzeczenia i nic się na to nie poradzi. No. Tak to wygląda życie profesjonalnego sportowca i tyle. No. Dzisiaj ukazała się informacja w rzeszowskiej prasie, że już zapadła decyzja w 2018 roku, będzie realizacja rozbudowy hali na Podpromiu. Ma być około 7 tysięcy
ludzi i już od razu są pytania, czy te 7 tysięcy, czy zwiększona hala nie zmieni atmosfery podpromia. Jak ty to oceniasz? Widząc po kibicach Asseco Resowi Rzeszów, że na pewno wypełnią do ostatniego miejsca, no to jest jedna z lepszych hali, gdzie naprawdę jak przyjeżdżałem z Jastrzębskim Węglem, no to wiedziałem, że tu będzie naprawdę gorąco, głośno i kibice będą tym 13 zawodnikiem i tak jest do dzisiaj. Poznałem ich na żywo i wiem, że żyją tą siatkówką, dla nich to jest naprawdę całe życie i kiedy mogą, to nas wspierają i przyjeżdżają za nami. No to jest coś wspaniałego i chcę im tu od razu podziękować za to, że są zawsze z nami. Olek Śliwka powiedział tydzień temu, że kiedy przyjeżdżał, bo to jest Politechniką, no on za wiele razy nie był. Ta atmosfera podpromia go deprymowała. Kiedy teraz jest zawodnikiem Resowi, ona mu dodaje skrzydeł. No, ty już tu miałeś parę okazji zagrać na podpromiu, chociaż na pewno w meczu Wielkiej Przyjaźni, bo przyjaźń między Resowią a Jastrzębskim trwa cały czas, ale czy w twoim wypadku też tak było, że atmosfera, kiedy grałeś w Jastrzębiu czy w Politechnice, cię deprymowała, a teraz dostajesz tych skrzydeł? Nie, jest tak samo. Jest tak samo. Graliśmy naprawdę bardzo ważne mecze. Jeszcze grając w Jastrzębskim Węglu przeciwko Resowi, no, ostatni mecz przed rok temu, dwa lata temu, jak graliśmy o wejście do Final Four Ligi Mistrzów. No to naprawdę kibice zrobili gdzie taką... Gdzie zostałeś później uznany najlepszym libero Final Four? Zgadza się. No ale kibice stworzyli naprawdę niesamowite atmosferę. Działo się, że wychodziłeś na boisko, miałeś gęsią skórkę i to była pozytywna mobilizacja. I będąc teraz w Rzeszowie, jak oni stwarzają nam taką samą, no to tak samo mamy i po prostu czujemy, że możemy po prostu dzięki nim pograć i ugrać więcej. To, że jeżdżą po całym świecie, to masz już jako pewnik, będą we Wrocławiu, będą w Lugano, będą wszędzie, gdzie jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Sowia gra. Super. Patrząc na boisko, Damian Wojtaszek to zawsze dynamika, żywią, naturalne, szybkie, mocne zachowania. Czy w życiu prywatnym też jesteś taki dynamiczny, ostry, mocny, czy to jest właśnie przeciwieństwo tych zachowań boiskowych? Nie, zależy. To zależy wszystko od dyspozycji dnia, od dnia, jak to wygląda. No nieraz przychodzi taki moment, że jesteś naprawdę zmęczony, już ci brakuje tych sił na głupoty, na jakieś tam śmieszne zachowania, ale jest taki Damian, że czasami po prostu żona mówi, idź gdzieś pograj, jak mam troszeczkę więcej wolnego, idź pograj, zrób jakąś siłownię, bo po prostu już nie mogę z tobą w domu wytrzymać. No i chłopaki też niektórzy się śmieją. Kurczę, no ta twoja żona musi być aniołek, że ona tak z tobą wytrzymuje w domu. Ja mówię, no nie zawsze tak jest, że jestem cały czas taki no żartobliwy, można powiedzieć. Twój idol sportowy. Niekoniecznie świadkówki. Nie mam tak. Szczerze mówiąc, nie mam takiego ideału jakiegoś sportowca czy coś. Staram się cały czas swoją ścieżką jakoś iść i wiem, na czym mam się skupić i nie muszę patrzeć na kogoś, żeby wiedzieć, co chcę w życiu osiągnąć. To jeszcze z takich dziwnych pytań ostatnie. Jeśli zdarza się, pewnie mało, ale jakiś czas wolny w okresie wakacyjnym, nie kusi, żeby tego bejsbola trochę gdzieś tam popróbować? Masz okazję? Nie kusi. Nie mam czasu po prostu... I bym musiał znajomych też jeszcze podzwonić, żeby po prostu... To jest sprzęt do tego potrzebny. No, musi być pałka, musi być rękawica, musi być piłka. A tak szczerze między nami, no to nie wiem, czy bym się... W paru bramach w Rzeszowie nie znalazł. Ale kije, no domyślam się. I nie tylko w Rzeszowie, nawet w Miliczu. Ale szczerze, no to chyba bałbym się jeszcze teraz tak już pograć profesjonalnie, no naprawdę. No, to jest inaczej. W kuchni dalej jesteś z przyjemnością, dalej eksperymentujesz? Tak. Ale masz w końcu już swój jakiś Damian Wojtaszek show, nie, czy... Nie żartujmy sobie tutaj, nie, aż tak to nie, tak to nie. Lubię od czasu do czasu po prostu w wolnej chwili coś tam przygotować i żona się śmieje, że oddaję serce takie w kuchni, że ja się jak już robię te danie, no to się przykładam do tego dania, że jest naprawdę okej, a ona po prostu robi, bo musi zrobić dla mnie. Ten tydzień to jest, Damian, taki pierwszy tydzień, gdzie nie macie Ligi Mistrzów, gdzie możecie sobie spokojnie przez tydzień potrenować. To nie jest jakiś szok dla organizmu? No szok, no, że w wolny czas ja muszę w radiu spędzić. No, to tak troszeczkę dziwnie. Ale nie, jest naprawdę jest super dla nas, dla sportowców. Jeden dzień, dwa dni wolnego to jest naprawdę kupę czasu. Nie mamy na co dzień aż tak wolnego, więc dwa dni, no to człowiek po prostu czasami czuje się, jakby miał tydzień wolnego. Dobra, to teraz już wiemy,
i mamy nadzieję, że spełni ci się marzenie sportowe, a teraz marzenie motoryzacyjne. Co byś chciał mieć w swoim garażu? Gdyby to... Nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń. Jest sponsor. No to na pewno coś sportowego, konkretnego. Myślę, że w jakiejś wyższej półki Mercedes sportowy lub jakiś Ferrari, coś takiego na pewno. Porsche, no to coś te klimaty na pewno. Na pewno z tego bym coś wybrał. No to za 3 lata, jak będziecie Damianowi kończył kontrakt, to już wiemy, z której strony Bartek Górski może rozpocząć rozmowy. No, nie przeszkadzajmy, ale nie. Za marzenia nie karają, o tak. Tak jest. Życzymy ci w 2016 roku, aby ci się te wszystkie życzenia spełniły. Coś jeszcze, o czym nie chcesz pewnie powiedzieć, bo każdy ma coś w sobie takiego, że po cichutku do tego dąży. Zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Super. Jasne, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Gość specjalny. Jeszcze zapraszamy oczywiście na transmisję w sobotę. Mecz o godzinie 17 za ZS-em Częstochowa. Następnie we wtorek mecz, bezpośrednia transmisja z meczu z Dragons Lugano. I tak dalej. Do maja. Dokładnie. Do maja. Dziś dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszego programu. Raz jeszcze gość specjalny Damian Wojtaszek. Dziękuję. Bogdan Smola. Andrzej Blachaczek i Robert Szwajca.